Nim zaczniemy ten odcinek oficjalnie, chciałem powiedzieć, że pojedziemy w tym epizodzie do Tidy z kanału Tida Cooking TV i bardzo bym Was prosił, żebyście zostawili jej subskrypcję oraz komentarz. Możecie nawet pisać po polsku komentarze, bo ona sobie wszystko tłumaczy. Tak więc link do jej kanału będzie pod filmem Tida Cooking TV i zapraszam na wycieczkę i spotkanie z Tidą dzisiaj. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy już po wszystkich blokadach. Kraj jest czysty. Przyszła June, jutro jedziemy do Tidy. Musimy umówić tylko transport. June musi mi pomóc w tej sprawie i tyle. A zaraz Wam pokażę, z kim przyszła. June i jej wierny przyjaciel. Jung? Jung-ho. 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 Jung-ho to jest jej stary przyjaciel, bo go ze wsi przywiozła trochę do miasta, żeby z nią pobył. Pewnie go później odwiezie za jakiś czas, ale to jest jej pies. Jung-ho, na wolności dzisiaj, wolność! Miasto otwarte, kraj otwarty. Dobra. Już pokazywałem na końcówce poprzedniego odcinka. Wszystko się otworzyło. Nasz premier, dyktator powiedział, otwieramy! Koniec wszelkich restrykcji. Gospodarka musi działać. To jest tak samo jak w Chinach. Chiny też całkowicie otwarte, jak rozmawiam. O, jest i Krzychu! Zobaczcie, Krzychu jeszcze z przyzwyczajenia w masce chodzisz. Gdzie jest Jun? No, załatwiamy ten wyjazd. Astrid się śmieje, bo nagrała jak psa czesałem dzisiaj. Dobra, z Tidą mamy ustalone. Jedziemy jutro w czwórkę, w piątkę, bo jest cztery pancerni i pies. Czterech tankowców i sobaka. Słuchajcie, pojechałem do miejscowej żabki z psem. Pies jest na zewnątrz, zobaczcie co udało mi się kupić. 20 przekąsek z wołowiną. Tutaj w merskim sklepie. Także będzie miał. Zawracamy do bazy. Thank you so much. Dobra, mam resztę. Tak wygląda miejscowa żabka. Czy tam 7-Eleven, jakbyśmy tak je nazwali. Zależy w jakim kraju jesteśmy. To się nazywa Kiwi Mart. No co? Jestem. Się odczepiam. On nie jest do mnie przyzwyczajony i myśli, że June jest gdzieś w sklepie czy coś takiego. A nie pamięta chyba, że ze mną przyjechał na motorze. Na skuterze. Chodź. Jung-ho. Chodź tu. O. No już siedzi. Dobra. To jedziemy do pani. Nie bój się. Mamy dla ciebie polskie te przysmaki. Zjada. Pozdrawiamy firmę z Poznania. Z Poznania? Za Rondo Food. Wyprodukowano w Niemczech. Ale jakiś tam GmbH. Dystrybutor. SCAPR Polska Spółka ZO. Ulica Janikowska 33, Poznań. Słuchajcie, także dalej siedzimy. Kogo nie było na wczorajszym live'ie, to tu ma wzmiankę. To jest live dzisiejszy. Ci, którzy są na live'ie, widzą jak nagrywam odcinki. O właśnie, mówicie nie pracuję. I to moja praca jest ciężka, że musiałem podnieść telefon. Tam jest June, jest Krzysztof, mamy wino, mamy wodę sodową. Sreile przyniosła te... Co się mówi? Te krewetki z brokułami i innymi warzywami. Także widzicie, tak pracuję. Witam wszystkich serdecznie z rana. Dzisiaj jedziemy do Tidy. Ja, June, Sreile i Krzysztof. Tam są w kartonach. Nie? Witam. Chcę zobaczyć nowego haskiego golonego. No. Zobacz. Cześć. Hej. Marcin się wyprowadza do miasta Kampot.
Kurde, cali zawaleni jesteście. Najebane, co? Zobacz. Odolony. To jest wasz? No nowy. Tał, czy nowy? Z mięsnego. Nie, to jest ta... Aha, to jest ten nowy, tak? Historia, z mięsnego za 60 dolarów. Halo? Chcieli go na mięso przerobić. Tak? No i ona go odkupiła z mięsnego. Za 60 dolarów? No. I ogoliła moją maszynką? Czy czymś innym? Nie, była u fryzjera wczoraj. Aha. Jezu, nie? 6 miesięcy. No. Nie gryzie? Nie. No, dobrze. Dobra, to co? O, wzięliście? A, widzę, wyprowadzka. Także już jednego Polaka będzie mniej u nas w towarzystwie. Lampę masz odpaloną. Światło masz odpaloną. No bo tam było ciemno, a mam automat. A my jedziemy zaraz do Tidy. A, czyli w podobnym kierunku chyba. W podobnym kierunku, mamy tuk-tuka. Co robimy, Bartek, z wyprowadzaczami to? Ja bym spróbował. A co, będzie padać, myślicie? Nie wiem, ale lepiej nie. Mamy, jak się mieszka w kampocie? Zajebiście. Tak? Tak. Lepiej niż tu? Lepiej. Spokój, cisza, wszystko pootwierane. Tu też już od wczoraj wszystko. No. No problem? Nie. Nie. Dobra, słuchajcie, zaraz się rozjeżdżamy, oni w swoją stronę, my w swoją. Zabrałem bardzo dużo sosów od Michała z Kupendy i zabrałem dużo tych Clipsy Chili. Zabrałem gin lubuski, zabrałem jedno duszę mnicha. Dla dzieciaków takie słodkości różne, co mam, rosyjskie, czekoladki. I co jeszcze? I jeszcze coś zabrałem. Gin lubuski, tak? To już mówiłem chyba. I duszę mnicha. No. Tu miałeś przed chwilą kontent, bo biały mnich szedł, taki on na siłownię chodził. Tak? Prawie 2 metry, biały, starszy gość, jest tu mnich. Ja go widziałem. Widziałeś go? No, chodzi. Ale ten, co jeszcze? Herbaty chińskie, herbaty różne. Dobra. O, tam jest mnich. Dobra, strzelaj, zamyka, ja to wezmę, bo to ciężkie jest. Czy pomóż jej zamknąć? Czy tam już ma zamknięte? Dobra. Jak my się tu zmieścimy?
stanęliśmy na zajeździe na stacji benzynowej. Dziewczyny idą do kibla. Dżun też poszła z psem. Jesteśmy na takich już peryferiach, na prowincji. Ale ładnie tutaj, bo pod miastem, pod stolicą, wszystko się rozbudowuje. Jak tak jechałem, widzę, no kurczę, wszędzie budowa, wszędzie jakiś samochód ciężarowy, dostawczy, betoniarka, coś robią. Nawet tutaj widać te klomby, że gdzieś też tam robią, jeszcze niedokończone. Cały czas ktoś coś przewozi. No jest ruch w interesie straszny. Ktoś trąbi, ktoś coś sprzedaje. O. Gdzieś jadą z towarem. No dużo samochodów ciężarowych, przewozowych, to właśnie budowlanych, to świadczy, że to się kręci. Bo to widać, gdzieś stal wiozą, gdzieś beton wiozą, gdzieś inne konstrukcje wiozą, robotnicy jadą gdzieś na pace. Czyli wszystko działa. A to jest nasza maszyna. Nie? Okej. Okay. To jest nasza maszyna. Niezły, woda cieknie, tylko widzicie, oni mają taki zbiorniczek, wodę tutaj, żeby normalnie silnik sobie w ten sposób chłodzą. Kogoś to mamy. Krzychu. Pokaż tutaj. Masz czarnego kruka. Mówię, tylko jedna taka koszulka wyszła w ogóle. Jako próbka z fabryki. Z tej drukarni, czy jak to tam nazwać. Najlepsza koszulka świata. Dziewczyny poszły po piwo. O, to dobrze. Dobre dziewczyny, co? Yeah. Kupu? Yeah. I want free. Okay. One more. Mamy to, zobaczcie, jest i kameraman. Hello. Kameraman. Dobra. Okay, so we live here? Także pierwsze spotkanie z Cidą. I jest już tam. Kupuje jakieś sprawy na markecie. Także zaczynamy nakręcać. Już będzie pierwsze jakieś przebitki do naszych ujęć. Kupuje owoce. My oczywiście też przywieźliśmy sprawy. Także tak się nagrywa vlogi. Nawet vlogowanie na wsi w Kambodży. Tutaj jakiś grill. Będziemy atrakcją wioski. Nie, Krzysiek? Tak. Jeszcze wiesz, że wszyscy nagrywają, on ze sprzętem profesjonalnym. Telewizja przyjechała. Tutaj mamy jedyną w kraju linię kolejową, która biegnie ze stolicy do miasta Kampot i jeździ tylko w weekend. A dzisiaj mamy niedzielę, tak więc trzeba na torach uważać. Ale tam widzę, chłopaki pracują na torach. O, daleko, daleko, daleko. Widzicie, w czerwonych kamizelkach. Tak powstają vlogi. Kurde. Yeah, once it's
speak? Oh, okay, yes, so can I filming? Yeah, you can. Yeah, thank you. Come here. Come here. Dobra, idziemy. O, zobaczcie, mamy i te zwierzątka. Muszę Krzycha zatrudnić zaraz. No, to tak żeśmy przyjechali. Robię zdjęcia. Jesteśmy na obejściu, jest i pies. Hello, hello. Nice to meet you. Okay. Hello. Są mi nasi bohaterowie. You can say hello. June, translate please. Translate. Say hello to Polish viewers. Hello, everyone. Dobrze, przyjechałem z tłumaczami, bo tutaj nie do końca. Sister, sister, hello. Hello. Also sister? Yes, sister. Oh, yeah, many sisters. All beautiful. Także jestem i taka będzie dzisiaj miniaturka. Zaczynamy nasze spotkanie. I'm cameraman and I also a translator for Tidak also. Very good. Good skills of filming, good skills of languages. Okay. No. Yeah. I have one camera Canon. D. Słuchajcie, coś się dzieje u sąsiada, że pies pływa. Zobaczcie, wbił się na takie jakieś te sprawy. Dobra, jesteśmy w naturalnym ekosystemie. Hello. No poznajecie te tutaj krajobrazy. Słuchajcie, towarzystwo siedzi, a my idziemy zobaczyć jakieś miejsce, gdzie ona gotuje. To jest miejsce, gdzie oni przygotowują te jedzenie i tutaj mają ten, nie? Poczekajcie, weź. Dobra. Daddy. Hello. Nice to meet you. Są i noże do gotowania. Zobaczcie, jakie tasaki. Zobaczcie, jaka wielka micha z paleniskiem. Aha, i oni tutaj gotują. Tu właśnie jest przygotowywane. Tutaj mają te miski. Tutaj mają to wszystko. Tutaj się wysypiają. Tida nie mówi po angielsku prawie w ogóle, ale tutaj człowiek z kamerą mówi. Siostra lepiej mówi, ta w pomarańczowym. A to był tata przed chwilą. After we cooking get tired or something, we feel hot, we sit. I already say about this that you tired, you can sleep here. Yeah. No, także takie to obejście. Słuchajcie, odkryliśmy, widzicie, takie dziewczyny tutaj na wsi gdzieś w Kambodży, że one modelkami mogłyby być w Polsce. Tak myślę przynajmniej, nie wiem, jakie są teraz standardy. Tutaj gospodarz mówi, że z reguły te psy to atakują inne psy i zawsze jest zadyma. A dzisiaj jak zobaczyły tego naszego, to się cieszą. O. This is the wine. Thank you. Oh, Polonia. Oh, okay. Thank you. She is 55. Oh, I am 42. 42. She cook, not me. Aha. O, to jest używane też właśnie do robienia potraw. Jako taki palmik. Grill. Grill, palmik, jakby to powiedzieć.
And the house over there is my that they live here. Uh-huh. Yeah. And what about you? Where do you live? In Phnom Penh or here? Here. Yeah, you live here. Yeah. We have the house over there. Uh-huh. Yeah. We live over there, but my daddy live here. Mm. Uh-huh. Okay. One second. She said if later she visit you in your restaurant, she buy one box of beer for you. Słuchajcie, teraz idziemy do restauracji, a ja na tym zakończę ten odcinek i zapraszam na kolejny już z restauracji. Mam nadzieję, że materiału mi wystarczyło na te przywitanie, pokazanie się i tak dalej, nie? Na tej scenie kończymy tą część epizodu. Jeszcze raz Was proszę, subskrybujcie i komentujcie Tide. Link macie tutaj pod filmem. Ona już tłumaczy sobie polski przez translator, tak więc nie ma problemu, nie musicie pisać po angielsku, ale możecie. Ona z angielskim też troszeczkę na bakier, ale to nieważne. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Oczywiście mnie również. Pozdrawiam i do następnych epizodów. Już będziemy jedli z Tidą gdzieś tam. Pojedziemy na lokalny market, na lokalne jedzenie, na wioski, na wodzie. Ale to już w następnych epizodach. Pozdrawiam. Cześć.